Proszę Państwa, prawdziwe kruki. I prawdziwy las, chociaż nie wiem, czy to jest prawdziwy las, czy jest to las nieprawdziwy. Nieprawdziwe to są lasy sadzone przez człowieka. A może to jest półprawdziwy las? Czyli część była posadzona przez człowieka, drzewa, inne może. Same wyrosła, zresztą nieważne. Po co ja nagrywam ten film? Bo chciałem cytat przytoczyć. Taki. Zmusza się ludzi i narody do wyciągania konsekwencji z tego, co było. Gdy tymczasem dopiero to, co teraz nastąpi, to, co teraz ma być uczynione, wyjaśni, co właściwie było i jakie miało znaczenie. Proszę Państwa, taki cytat, Karol Iżykowski. Szczerze to chciałem pokazać ten las. Lubię takie lasy, no właśnie, przerzedzone. Rzadko, no przerzedzone, tak? Nie takie naciukane drzewka metr co metr. To znaczy co metr. Co metr. W takich rzędach, prawda, równych, że widać, że tutaj jest rząd, drugi rząd, trzeci rząd. Tylko właśnie takie lasy, gdzie już nie za bardzo wiadomo, jak te rzędy tutaj No, powiedzmy, właśnie nie wiadomo, które są w jednym rzędzie, a które są, nie są w jednym rzędzie. Jedne grubsze, drugie cieńsze. Tutaj drzewo widać zwalone jest jedno. Oczywiście jest sporo takich już pniaków. Widać, że były drzewa niektóre ścięte. Ale już dawno temu i las sobie rośnie i może nawet będzie rósł długo, bo teraz już się tak drewnem bardzo nie pali, raczej węglem, gazem. No jeszcze jak wymyślili ten ekogroszek i te pompy ciepła, to w ogóle, proszę Państwa, drewno coraz mniej służy do opału, więc będzie sobie rosło do czasów jakich, proszę Państwa? Powiem wulgarnie, aż wszystko pierdolnie i ludzie wrócą właśnie do drewna. A może tak wcale się nie stanie, bo przecież dlaczego już by rozwój i postęp nie miał trwać wiecznie? Prawda? Dlaczegożby nie? Fajne te kruki są. Ja tutaj będę starał się przychodzić co jakiś czas. Ciekawe, czy one tutaj mają gniazdo gdzieś w okolicy? No dobra, jeszcze raz przeczytam ten cytat i skończymy nagrywanie. Zmusza się ludzi i narody do wyciągania konsekwencji z tego, co było, gdy tymczasem dopiero to, co teraz nastąpi, to, co teraz ma być uczynione, wyjaśni, co właściwie było i jakie miało znaczenie. Może tak, proszę Państwa, może nie. Takie zdanie mądre napisał Karol Iżykowski. No, tym się zajmował w życiu między innymi właśnie wymyślaniem takich sentencji. Ja miałem jego książkę.
właśnie kiedyś pod tytułem Myśli. Karol Iżykowski Myśli. Myśli, czyli jakieś takie krótkie zdania niosące ciekawe, mądre, jakieś tam przemyślenia i tak dalej. No. Tak jest i tak oczywiście w nawiązaniu do tego, co było i co będzie, a co jest. To jest jakby pominięty ten aspekt, co teraz jest. No, ale jest ten aspekt zmuszania, prawda? Jest ten aspekt zmuszania. Zmusza się ludzi i narody do wyciągania konsekwencji. To zmusza. No, są ci, co zmuszają i ci, co są zmuszani. Mamy taki podział, no nie? A ci, co zmuszają, też są zmuszeni tak naprawdę. Prawda? Czy może jest jakiś taki człowiek tam na górze, który nie jest zmuszony? Dobranoc.